Jakim nożem jest się najłatwiej skaleczyć? Wszyscy ci, którzy często używają noży, wiedzą, że najłatwiej jest się skaleczyć nożem tępym. Dlatego warto jest mieć ostre noże. A czym je najprościej naostrzyć? Oczywiście ostrzałkami. Dlatego to wideo będzie o ostrzałkach firmy Smith. Firma Smith jest znanym producentem ostrzałek. Produkują ostrzałki zarówno takie do ostrzenia noży w domu, jak i na przykład ostrzałki, które możecie zabrać ze sobą w teren. Zaraz Wam o tych ostrzałkach opowiem. Zaczniemy od tych największych ostrzałek. Jako pierwsza ostrzałka Dual Grit Diamond Stone. Mamy tutaj dwie płytki ostrzące o gradacjach 325 i 750. Powierzchnia tej ostrzałki to 152 na 44 mm. Gradacja 325 służy do wstępnej obróbki tępych narzędzi, natomiast 750 służy do wykończenia ostrza. Sama ostrzałka ma postać płytki, powierzchnie ostrzące znajdują się po jej obu stronach. W komplecie znajduje się również podstawa, a także przykrywka. Przed ostrzeniem należy tą ostrzałkę pomoczyć wodą bądź posmarować olejem. Druga ostrzałka, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to bliźniacza do tej pierwszej, a jest to ostrzałka Dual Grit Synthetic Stone. Sama ostrzałka składa się z dwóch płytek o gradacji 325, a także 750. I tutaj też mamy możliwość wstępnego naostrzenia narzędzia, a także wykończenia ostrza. Sama ostrzałka umieszczona jest w specjalnym uchwycie tak, aby można było na niej wygodnie ostrzyć narzędzia. A jeżeli szukacie mniejszej ostrzałki, to również Smith ma dla Was taką propozycję, ponieważ jest to ostrzałka Natural Arkansas. Mamy tutaj płytkę o gradacji 600, a więc medium. Pozwala ona naostrzyć, jak i wypolerować ostrze noża. Sama ostrzałka jest niewielka, umieszczona jest w specjalnym uchwycie ułatwiającym ostrzenie noża. W komplecie znajduje się również przykrywka. Taką niewielką ostrzałkę możecie zabrać ze sobą w teren, bo zmieści się nawet w niewielkim plecaku. O następnych ostrzałkach Smitha opowiem Wam, ale już w zupełnie innym miejscu. Zmieniłem miejsce, siedzę teraz przy biurku, a to dlatego, że następna ostrzałka, którą chcę Wam pokazać, nadaje się świetnie do ostrzenia zarówno noży, jak i nożyczek. A jest to ostrzałka Smith Knife and Scissors Sharpener. Mamy tutaj dwie szczeliny ostrzące. Pierwsza przystosowana jest do ostrzenia noży. Ustawione tutaj w kształcie litery V powierzchnie ostrzące pozwalają naostrzyć noże o krawędzi prostej. Mamy tutaj również szczeliny do ostrzenia nożyczek. W szczelinie do ostrzenia nożyczek mamy pręt ceramiczny, który jest dostosowany do kąta ostrzenia. Co ciekawe, ta ostrzałka pozwala naostrzyć nożyczki zarówno dla osób prawo, jak i leworęcznych. No i jeszcze jedna ostrzałka od firmy Smith i jest to ostrzałka Two-Step Adjustable. Mamy tutaj również dwie szczeliny ostrzące, pierwszą diamentową do właściwego naostrzenia noża, a także szczelinę ceramiczną, dzięki której można to ostrzenie wykończyć. Mamy tutaj trzystopniową regulację kąta ostrzenia noża, czyli 15, 20 i 25 stopni. Osłona tej ostrzałki została wykonana z wytrzymałego polimeru. Żeby pokazać Wam kolejne ostrzałki, przeniesiemy się teraz w teren. Przeniosłem się w teren, żeby pokazać Wam ostrzałki od firmy Smith, które możecie zabrać ze sobą. Dwie pierwsze to ostrzałki PP1 Tactical i PP1 Tactical Mini. Obie wyposażone są w dwie strzeliny oszczące, a także w pręt, dzięki któremu naostrzycie ostrza ząbkowane. Mają one mocne stalowe ramy, na których umieszczono okładziny z tworzywa G10. Dodatkowo PP1 Tactical wyposażona jest w zbijak do szyb. Obie mają również miejsce na umieszczenie linki, dzięki której tych ostrzałek po prostu nie zgubicie. Strzeliny ostrzące pozwalają na wstępne naostrzenie noża, a także na jego wygładzenie. Dodatkowo PP1 Tactical wyposażona jest w klips, dzięki któremu możecie tą ostrzałkę przenosić na pasku bądź na kieszeni. Ja już jestem w aucie, pogoda nas nie rozpieszcza, a ja mam ze sobą jeszcze jedną niewielką ostrzałkę od firmy Smith, a jest to ostrzałka Pocket Pal.
Tutaj mamy również dwie strzeliny oszczące, jedną do ostrzenia właściwego, drugą do wykończenia ostrzenia, no i jest również pręt, dzięki któremu możecie naostrzyć, tak jak w przypadku poprzednich ostrzałek, ostrza ząbkowane, czy na przykład haczyki wędkarskie. Zastanawiacie się, czy mam w ręku długopis? Otóż nie, to również jest ostrzałka od firmy Smith, a nazywa się ona Retractable. Mamy tutaj diamentową ostrzałkę o gradacji 400, dzięki której naostrzycie również ostrza ząbkowane. A co ciekawe, jest tutaj specjalny rowek, dzięki któremu można naostrzyć haczyki wędkarskie. Ostrzałka jest niewielka, wygodna, składana, zmieści się nawet w kieszeni. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam ostrzałki firmy Smith i znajdziecie wśród nich taką, która będzie Wam odpowiadać. No i pamiętajcie, warto mieć ostre noże, ponieważ są one bardziej bezpieczne. I pamiętajcie o dzwoneczku.